Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku biorę dechę i lecę na Castle Gregory. Jest to taki cypel, który gdzieś jest tam, nie wiem jak to powiedzieć, idzie w głąb oceanu. Jest tam dużo fajnych atrakcji dla dzieciaków. Jest kilka plaż, no ogólnie bardzo ciekawe ukształtowanie terenu. Więc chciałem Wam to pokazać. Sylwia do roboty, młody do roboty, więc staram się wykorzystać po prostu pogodę, zdobyć jakiś materiał, pobawić się i tyle. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Ja lecę tam dalej. Tam wydaje mi się coś się dzieje. Castle Gregory ogólnie się ciągnie, więc chyba tu nawet nie będę odpalał drona. Cisnę dalej. O to miejsce mi chodziło bardziej, a nie jeszcze dalej. Ale tam już pocisnę na desce. Nareszcie, dzikie tereny. Z tej strony definitywnie widać, że fale są dużo większe. Ta miejscówka nadaje się do nauki surfingu. Co dalej? Thank you.
ogromna, ani jednej osoby praktycznie. Ale szczypczyk. Nawet nie wali, bo suchy. Pojadę tam jeszcze do końca tej plaży, zobaczymy co tam jest po drugiej stronie. No i super. Boże, ile tu jest tych plaż. Miejsc. Castle Gregory jest naprawdę fajne. Tam goście sobie żeglują, tam jakąś motorówę widzę. Po jednej stronie plaża, po drugiej stronie pola, koniki. Gdzieś tam można surfować, gdzieś tam można poszaleć w tych dmuchanych cyskonowcach. Fajnie. Też taka super zatoczka. Kiedyś, jak byliśmy tu z Sylwią na motorach, jak jeszcze Sylwia właściwie uczyła się jeździć, to nagraliśmy tutaj chłopaków, jak śmigają na skuterach wodnych. I to jest właśnie w moim intro nawet. Ale fajnie było jak zwykle i cieszę się, że te filmiki sobie nakręcam, bo to mnie też gdzieś tam zmusza do tego, żeby gdzieś wymyślić jakąś fajną miejscówkę. Normalnie pewnie w połowę tych miejsc bym normalnie nie pojechał. A tak, potrzebuję materiału, uwielbiam medytować, więc coś się dzieje i super, pięknie. No i dojechałem do domu, opukam dechę, walnę browara i dychnę trochę jutro do roboty. Mnóstwo jest tu tych szkieletów. Ogromne te kraby. Co za robole. Chyba będę musiał jakoś nazwać. Nazwę je Bodulot.
Druga 12 ciągle widno. Ludzie, wakacje, normalnie, jaki klimat mas. Ciepło. Fest. I to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Ja ogólnie zachęcam do nauki edytowania jakichś takich swoich krótkich filmików. Wydaje mi się, że daje to ogromną satysfakcję. Motywuje nas do tego czasami, żeby się ruszyć z domu i gdzieś pojechać w jakieś fajne miejsce. Być może w przyszłości zdecydujecie się na odpalenie swojego kanału na YouTubie. Wydaje mi się, że kluczem jest po prostu dobrze się tym bawić i nie oczekiwać zbyt wiele. Traktować to jako po prostu zapis swojego życia, zapis swoich wspomnień i nie zapominać po prostu, żeby się dobrze tym bawić. I tyle. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do zobaczenia za tydzień. Hej!